zwycięstwo w Diamentowej Lidze, teraz zwycięstwo na Memoriale Janusza Kuseczyńskiego. Samo zwycięstwo na pewno Cię cieszy, mimo tego, co pokazywałaś na mecie, że tyle zabrakło, żeby złamać te 50 sekund po raz kolejny. No faktycznie, no, jest taki mały niedosyt, bo wiadomo, no złamać te 50 sekund, zaczęło się to dopiero dwa razy, więc tak, że tak powiem, mała różnica. No trochę taki niedosyt, ale i tak jestem super zadowolona. Trzeci wynik w mojej karierze, wygrana, bieganie 50 sekund, no to jest naprawdę coś, czego nie spodziewałabym się. Właśnie, jak bardzo zaskakuje Cię ta Twoja forma na tym etapie sezonu, bo wiadomo, że ta docelowa impreza jest dopiero w sierpniu, a Ty już teraz kręcisz te wyniki właśnie tak jak teraz około 50 sekund, to strach się bać, co będzie w sierpniu. Nie, no czuję się doskonale i jakby nie ukrywam, że biegam się naprawdę świetnie, po prostu czuję taką lekkość biegu, lekkość na bieżni, więc nie dziwią może mnie te czasy, bardziej może dzisiaj mnie trochę dziwił czas, dlatego że wiedziałam, że inaczej, nie wiedziałam jak będzie po tej Florencji, bo wiedziałam, że mam jeden bieg mocny w nogach, podróż i nie wiedziałam jak dzisiaj się odnajdę, czy gdzieś tam na końcu to nie zapłacę, ale jak widać jest jeszcze lepiej, więc mam nadzieję, że i ufam zresztą mu trenerowi, że w sierpniu mnie doprowadzi do jeszcze lepszych rezultatów. Takie bieganie, można powiedzieć turniejowe, no bo taki krótki odstęp, to jest coś, co lubisz, czy jednak teraz chciałabyś mieć trochę odpoczynku? Szczerze mówiąc, bardzo lubię, no jedyne co, to faktycznie te podróże trochę męczą, bo tak naprawdę gdybym miała bieg, pełny odpoczynek i bieg, to jest dla mnie zerowy problem tak naprawdę, bardziej się właśnie nakręcam. Jedynie, no wiadomo, ja wczoraj gdzieś, przedwczoraj wyjechałam o 3 z hotelu, miałam gdzieś tam te 12 godzin podróży, to męczy, bo gdzieś tam te nogi cały czas są skulone i ewentualnie to może przeszkadzać, ale jak widać gdzieś tam, no jednak dobrze to zniosłam, ale jakbym dzisiaj miała podróżować, jechać dalej, to już raczej nie. Czujesz już taki, że doszłaś do takiego momentu, że to Ty przejęłaś pałeczkę liderki polskiego kobiecego dystansu 400 metrów? No trochę tak jest, że faktycznie no, gdzieś tam na razie jestem, można powiedzieć, najlepsza, ale myślę, że dziewczyny depczą mi po piętach i jeszcze gdzieś tam pokażą mi w tym sezonie, może jeszcze nie teraz, bo widać, że gdzieś tam może są na innym etapie treningu, ale myślę, że na mistrzostwach Polski wszystkie będą gotowe i wcale tak łatwo nie będzie.